Cześć, dzień dobry. Temat tego odcinka to prawidłowa rozgrzewka przed bieganiem. Po co robić rozgrzewkę? No bardzo skrótowo dla tych osób, które nie wiedzą, jeśli zrobimy dobrą rozgrzewkę, to zwiększymy swoje możliwości na samym treningu. Dodatkowo przeciwdziałamy kontuzjom, bo przygotowujemy organizm na wysiłek, jaki będzie sam trening. A w kontekście tego, na czym nam zależy, czyli na budowaniu mobilności, na budowaniu siły i zdrowych, sprawnych ciał i stawów, no to rozgrzewka jest tutaj istotna, ponieważ już w tej rozgrzewce wspieramy tą mobilność, wspieramy wzmacnianie i wspieramy przeciwdziałanie kontuzjom. I teraz jak będzie wyglądać nasza rozgrzewka? 5, maksymalnie 7, może 10 minut. Nie chcemy, żeby rozgrzewka trwała bardzo długo. Kilka minut w zupełności wystarczy, żeby dać sygnał ciału i żeby przejść do dalszego etapu, czyli do treningu właściwego biegowego, o którym teraz nie będziemy mówić. Rozgrzewka ma dwa etapy. Najlepiej zastosować i jeden, i drugi, ale jeśli się nie da dwóch, to wystarczy tylko ten drugi. I uwaga, zaczynamy. Pierwszym etapem jest bardzo wolny truch, czyli tak bardzo spokojnie sobie truchtam po to, żeby pobudzić układ krążenia do pracy. 2 minuty dosłownie, czyli trzeba wyjść i zacząć już ten trening biegowy, ale nie za szybko. Bardzo wolno, bardzo spokojnie. Osoby początkujące mogą nawet zastosować wyłącznie szybszy marsz i to w zupełności wystarczy na pierwszy etap. I teraz to, co najważniejsze, czyli drugi etap. Do drugiego etapu potrzebujemy wyznaczyć sobie odległość na około 10, może 15 kroków i w tym tylko obszarze będziemy trenować. Czyli gdy wyznaczę sobie w jakimś spokojnym miejscu, gdzie mam możliwość poćwiczyć dystans na około 10 kroków, to teraz będę przez jedną długość wykonywał dane ćwiczenie, później przez drugą długość będę wykonywał inne ćwiczenie. I teraz ja dam Wam przykład kilkunastu ćwiczeń. Wystarczy, że wybierzecie 5 i zastosujecie na treningu. Te ćwiczenia można zmieniać dowolnie w zależności od tego, jakie macie potrzeby, jeśli chodzi o pracę nad mobilnością. Bardzo szybko się o tym przekonacie i później te ćwiczenia będziecie dobierać pod siebie. Oto propozycja. Uwaga, uwaga, krótka przerwa, moi drodzy. Ten materiał, który właśnie oglądacie, to fragment nowych programów dla biegaczy, bo w tym momencie, jak oglądacie ten materiał, trwa premiera 2 nowych programów. Mobilny biegacz i silny biegacz. Mobilny biegacz to oczywiście elastyczność, budowanie pełnych zakresów ruchu pod kątem biegania, zaś silny biegacz to wzmacnianie ud, tył uda, przodu uda, wzmacnianie kolan, wzmacnianie centrum, wzmacnianie kręgosłupa w taki sposób, żeby ciało było silne, sprawne i gotowe na jeszcze lepsze wyniki, jeśli chodzi o bieganie. Oba programy są tak ustawione, żeby wspierać budowanie świetnej formy biegowej, zarówno u osób początkujących, jak i powiedzmy półamatorów. I teraz co ważne, to w tym momencie do poniedziałku trwa premiera i jest niższa cena. Więc jeśli wejdziecie na człowiekurusz.pl/bieganie, dodacie właściwy program do koszyka, to możecie użyć kodu rabatowego bieganie, który da Wam dodatkowe 20% zniżki. Przypominam, tylko do poniedziałku, a dodatkowo jeszcze w tym kursie nie dość, że macie treningi na 12 tygodni, zarówno mobilny biegacz, jak i silny biegacz, to macie jeszcze masę teorii, na przykład odnośnie tego, jak się szybciej regenerować, jak się suplementować, macie też przykładowe rozgrzewki, jest też trening rozciągający jako taka aktywna regeneracja, więc naprawdę masa wiedzy, tylko polecam nie czekać do samego końca, bo po prostu później znowu będzie, że ktoś nie zdążył i że kod rabatowy nie działa. Także teraz, człowiekurusz.pl/bieganie, a teraz zapraszam na dalszą część filmu odnośnie rozgrzewki. Pierwsze ćwiczenie, marsz z przyciąganiem kolana do klatki. I tutaj pracuję nad mobilnością bioder, dodatkowo mogę jeszcze wspiąć się na palce, czyli sobie zaktywizuję dzięki temu staw skokowy. Ważne jest to, żebym przyciągnął kolano do klatki, a nie klatkę do kolana. Czyli nie pochylam się tutaj, tylko sylwetka wyprostowana i przyciągam kolano do klatki przez całą długość. Drugie ćwiczenie, ruch jest bardzo podobny, ale tym razem łapię za stopę i przyciągam stopę do góry, a kolano do zewnątrz. Druga noga tak samo, nie szarpię, tylko spokojnie przyciągam, przytrzymuję, więc teraz w tym momencie zwiększam rotację zewnętrzną w stawie biodrowym. Kolejna propozycja to marsz w taki sposób, że nogę do przodu daję prostą, robię sobie skłon do nogi i wymach rękoma. Tak robię sobie całą długość. Dzięki czemu wspieram budowanie mobilności całej tylnej taśmy oraz łydki oczywiście.
i w ten sposób tak luźno i swobodnie cała długość. Noga zakroczna zostaje delikatnie ugięta. Następne ćwiczenie to wypady, nie wykroki, czyli nie schodzę nisko, tylko wypad i rotacja. Druga strona, hop, hop, hop. Kolana się mogą lekko uginać, ja chcę się porotować w kręgosłupie. Z jednej strony rozgrzeję kończyny dolne, z drugiej strony będę wspierał tutaj rotację w odcinku piersiowym, co już nieraz wspominałem, że ona u biegaczy jest bardzo istotna, dlatego to ćwiczenie warto stosować. Kolejne ćwiczenie to skip A, czyli ręce pracują, a kolana wysoko. Rozgrzewka bioder, rozgrzewka stawów skokowych oraz obręczy barkowej. Lekko atleci wykonują to ćwiczenie w zasadzie na każdej rozgrzewce, dlatego i my je będziemy wykonywać. Kolejny skip to ruch piętami o pośladki i skip B. Tutaj będę wspierał budowanie mobilności i zakresu w ruchu w mięśniach czworogłowych. No i oczywiście fajna, eksplozywna praca dla stawów skokowych. Ramiona nie muszą pracować, mocno kopiemy się za każdym razem piętą o pośladki, kolana raczej wąsko. I dalej nożyce, czyli nogi wyprostowane i na zmianę sobie pracujemy w miarę intensywnie. Kolano może być minimalnie ugięte, ale raczej staramy się nogi trzymać wyprostowane i pracujemy sobie obszernie ramionami. Kolejna propozycja to taka forma skipu, gdzie pracujemy jedną nogą i kolano raz idzie do klatki, a raz do boku, czyli sobie idę hop, hop, hop. Do klatki, do boku, do klatki, do boku. I później druga strona dokładnie tak samo. Dzięki czemu oczywiście rozgrzewamy biodra, ale nie tylko w jednej płaszczyźnie, tylko też w drugiej, czyli i strzałkowej, i w czołowej. Kolejne ćwiczenie to łyżwiarz, czyli ćwiczenie stabilizacyjne, ćwiczenie równoważne, świetne dla kolan, dla bioder. Zawsze pamiętamy o tym, żeby utrzymać równowagę po lądowaniu i powoli się przesuwamy. W kolejnym ćwiczeniu wykorzystamy sobie wymachy nogą prostą i teraz mogę to robić krok za krokiem, czyli jest wymach, wymach, albo mogę robić spacer, 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 wymach, spacer, 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 wymach. Ważne jest to, żeby noga była w miarę wyprostowana w kolanie, żebyśmy starali się to zrobić dynamicznie do góry i nie pochylali się tułowiem, tylko mieli wyprostowaną sylwetkę. Świetne do budowania mobilności grupy tylnej mięśnia czworogłowego uda oraz łydki, czyli w zasadzie cała tylna taśma. Kolejna propozycja, stripper stretch. Robię duży rozkrok, biodro do tyłu, ręce do przodu, podnoszę sylwetkę, zmieniam stronę. Znowu biodro do tyłu, ręce do przodu, hop. Robiliśmy to wielokrotnie w samym treningu, teraz wykorzystujemy w rozgrzewce. Ważne jest to, żeby nie przesadzić na początku z rozkrokiem, tylko na początku niewielki ten rozkrok i żeby pracować biodrem do tyłu, plecy wyprostowane. I tak oczywiście całą długość. W kolejnej propozycji akcent będzie na mobilizowanie i rozciąganie mięśni czworogłowych uda. Będę robił krok. Chwytam dłonią za stopę, przyciągam piętę do pośladka i tak się przesuwam. Dodatkowo unoszę jeszcze rękę do góry, żeby rozciągnąć całą przednią taśmę. Hop. Mogę dodać wspięcie na palce. Hop. Ważne jest to, żeby się nie wyginać w odcinku lędźwiowym, tylko starać się mieć napięty brzuch. W kolejnym ćwiczeniu skupimy się na mobilizowaniu czworogłowych uda. Będziemy sobie robić krok, następnie chwytać za stopę, wyciągać rękę do góry i mocno przyciągać piętę do pośladka. Mogę się wspiąć też na palce. I robię to wszystko w marszu, czyli za każdym razem krok, wspięcie na palce. Hop, hop. Ważne jest to, żeby się tutaj nie wyginać w lędźwiach, że tutaj popracuję, tylko jestem na napiętym brzuchu i tylko skupiam się na przyciągnięciu pięty do pośladka i kolana trzymam wąsko. Kolejna propozycja to jaskółka w marszu, czyli robię sobie kilka kroków, przechodzę do jaskółki, kilka kroków, do jaskółki, kilka kroków, hop. Mogę sobie dodać prostowanie ramion. O co mi tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby się zatrzymać chwilę na tej nodze, żeby popracować nad stabilizacją i żeby dać sygnał naszym mięśniom stabilizacyjnym,
że będą nam potrzebne później w treningu. Wyprost ramion, dodatkowe utrudnienie. Ostatnie ćwiczenie to poruszanie się bokiem i mogę się poruszać krokiem odstawno-dostawnym nisko. Mogę sobie zrobić to bardziej z wyskokiem. Mogę znowu nisko i znowu z wyskokiem. Co prawda nie jest to taka praca jak tradycyjnie w kroku biegowym, ale jeśli biegamy nie tylko po prostu na zasadzie joggingu czy też takiego biegania pod maraton, tylko na przykład uprawiamy takie dyscypliny jak koszykówkę, piłkę nożną, no to tam oczywiście poruszanie się w różnych kierunkach, zmiana kierunku jest bardzo istotna, dlatego musimy też od czasu do czasu w rozgrzewce przemycić tego typu elementy. Moi drodzy, przypominam, że ta rozgrzewka skupiała się na dwóch elementach. Najpierw truch, który trwa minutę, dwie, maksymalnie trzy. Później z tych wszystkich ćwiczeń, które pokazałem, wybieracie sobie pięć ćwiczeń. Powtarzacie po kilka, kilkanaście powtórzeń, tak żeby ta rozgrzewka nie zajęła więcej niż 7 minut. I dalej zaczyna się Wasz trening właściwy. Oczywiście ćwiczenia, które pokazałem, możecie rotować w dowolny sposób, możecie je zmieniać w zależności od tego, jak uznacie za stosowne. Pamiętajcie o tym, żeby tą rozgrzewkę stosować, bo naprawdę wpłynie to pozytywnie na Wasz performance na treningu. No i właśnie to odróżnia te osoby już bardziej zaawansowane, które mają większą świadomość o bieganiu czy o innych sportach, że potrafią zrobić dobrą rozgrzewkę, bo wiedzą, że to wartościowa sprawa. Tyle jeśli chodzi o ten materiał. Zapraszam na dalszą część programu. Moi drodzy, przypominam, że to, co właśnie obejrzeliście, czyli materiał o bieganiu, jest prosto z wnętrza programu Mobilny Biegacz i Silny Biegacz. Jest to element teorii, który tam jest zawarty, ale to, co najważniejsze w tamtych programach, to 12 tygodni treningów, gdzie trening jest dwa razy w tygodniu po około 30 minut. W jednym programie skupiamy się na mobilności, w drugim skupiamy się na wzmacnianiu. Najlepiej oczywiście kupić sobie oba, bo w pakiecie jest najtaniej, a też efekty będą najlepsze. Więc jeśli chcecie zbudować ciało, które jest sprawne pod kątem biegania, chcecie zbudować mobilność, elastyczność, silne mięśnie, zdrowe i silne stawy, to te programy Wam w tym pomogą. Jest wszystko tak zrobione, żeby naprawdę maksymalizować Wasze efekty przy minimalnym włożonym czasie. Także to, co polecam, to wejść teraz na człowiekurusie.pl/bieganie, bo jeśli oglądasz ten film zaraz po premierze, to trwa jeszcze premiera i z kodem bieganie masz 20% zniżki. Więc zapraszam teraz, człowiekurusie.pl/bieganie.